Witaj. Teraz tak, chciałbym zrobić porównanie dwóch LEDów. Tutaj mam X-Tor, które zostały mi polecone. Nie pamiętam osoby, która mi je poleciła, ale serdecznie Tobie dziękuję, kolego. Chcę zobaczyć, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o Philipsa. No wiadomo, Philips, wykonanie, no tutaj ja nie mam się do czego przyczepić, naprawdę. Jakość świecenia, no niestety są place. Trzeba ją stosownie ustawić, ale to za chwilę. Musiałem dać, tak jak widzisz, taką specjalną podkładkę, żeby to jakoś świeciło. Chcę zobaczyć, czy porównać, bo za tą dałem prawie 500. O, od razu informacja, nie dotykać, rozumiem. Dostałem, o czym ja to mówiłem, kurczę. A, dałem prawie 500, tutaj dałem 175 zł, więc kurczę, no różnica cenowa kolosalna. Mam nie dotykać, no ale to dotyka styropianu, widocznie paluchami mam nie dotykać, dobra. Pierwsze, co mi się rzuca, jakość wykonania. Tu mamy plastik, a tu mamy... Poczekaj. Też plastik. Jakość plastiku teraz sprawdzę. Jakość plastiku. O, to chcę zdjąć. To muszę zdjąć łapska. Rękawiczki. No ten jest bardziej przyjemny, jakby bardziej plastyczny. Tutaj jest taki, no... Taki chamski. Tu jest taki przyjemny, czuć jakość, że tak powiem, plastiku. Teraz tak, montowanie tutaj, jeżeli chodzi o Philipsa, jest super. Pstryk i po zawodach. Tu po prostu wsuwamy. Już. O, wsuwam i to jest wszystko. Teraz tak, jak pierścień będzie pasował? Musi pasować. Z tego względu, że... Okej, będzie pasował, bo prawdopodobnie będę zmuszony wysunąć diodę, żeby, tak mi się wydaje, w tych soczewkach depo. Teraz tak, tutaj wiatraczek, tu chłodzenie jest lepiej rozwiązane, są żeberka, żeby to ciepło odprowadzało i pobierało. Tutaj tego nie ma, ale za to widać, że pobiera i atakuje w przód. Tu jest troszeczkę inaczej rozwiązane. Tu mamy chłodzenie. No trochę inaczej jest to rozwiązane. Nie wiem, które jest lepsze. Na minus tych LEDów na chwilę obecną to jest to, że tu jest taka kostka. Tu już jeżeli chodzi o kanbusa, mamy wszystko wbudowane. Waga. Jakby nie ta kostka, no to tutaj o, sam w sobie też waży. Dużo cięższy, naprawdę. A to jest metalowe. Jakoś super. No, tu mamy plastik. To leciutkie, to praktycznie nic nie waży. A tu rzeczywiście sam LED... Ten silniczek, to wszystko ciężkie. Ciężkie, naprawdę ciężkie. Tam przy montażu tutaj ten wiatrak, nieraz udało mi się go niestety dotknąć, jak się kręcił, jak sprawdzałem, jak ustawiałem. Tu nie ma takiej opcji, żeby coś tam dotknąć. Fajnie. Teraz tak, odległość. Jeżeli chodzi o... No to tutaj mamy jakieś 0,5 cm bardziej będzie wysunięte. Nie przeszkadza mi to, bo mam jeszcze tam kawałek miejsca. No dobra, słuchaj, pokażę Ci, jak świeciło, jak świecił Philips po moim zdaniem najlepszym ustawieniu i będę chciał Ci pokazać, jak świeci ta dioda 360 stopni. Co ona tu ma? Jakby coś uderzone. Nie, paproch jakiś. No będę musiał przetrzeć to szmatką, nie paluchami, okej. Okay. Jest pokazane, żeby dłońmi nie dotykać, wezmę ściereczkę, delikatnie przetrę. Diody są w jakimś szklanym plastiku, nie wiem, czymś zalane. No ciekawy jestem. Fajne jest to, że świecą dookoła. Tu niestety, jak ustawiłem w tę stronę, to miałem X-a u góry. Ten ciemny plac, w ogóle tragedia. Ustawiłem w tę stronę, było lepiej, ale musiałem tak... cofnąć troszeczkę i przekręcić, żeby ta soczewka złapała to jakoś w miarę dobrze. No tutaj podejrzewam, że już na dzień dobry pewnie będzie lepiej, z tego względu, że nie będzie tego światłocienia tak jak tutaj jest. Ok, tak to wygląda. Tak wygląda lampa LEDa. I tu od razu powiem, że łatwiej mi się ją ustawiało. Jak widzisz, jest tutaj ten trójkącik, czyli później pokażę, o co chodzi. I tu jest lampa prawa i tu musiałem dużo kombinacji, musiałem ją przekręcać, więc tak świeci na, przejdę, tak słuchaj świeci, jak widzisz, tak świeci na Philipsie,
Zobaczymy zaraz, jak będzie na tych tańszych w sumie zawodnikach. Kurczę, no ciekawy jestem bardzo. No i jestem. Jeszcze muszę wyłączyć po montażu. To już widać, że jest jaśniej, ale też nie ma ideału. To nie jest tak, że nie ma dziwnych placów. Zobacz, tak wygląda 360 X-Trom. Pięknie, bardzo ładnie, jak na, podkreślam, lampy depo. I od razu mówię, tak, że to jest zamiennik. Tak, niestety tutaj jakbym chciał kupić oryginalne, tak jak tutaj właśnie na soczewce i z tym kierunkowskazem, tak zwaną tą falę, niestety wiąże się to z przejściówką do lamp i grubą kombinacją, jeżeli chodzi o elektrykę w aucie. Także no właśnie. Ale to i tak jest kupione z zamiarem, pojeżdżę rok czasu, jak się skończy gwarancja, z zamiarem właśnie zmiana na bileda. Na razie, a tak wygląda, na razie jest jak jest, zobacz. No jest różnica, no kolosalna. Z tym, że mam wrażenie, że Philips szerzej, no nie, nie, nie. Tam jest zdecydowanie jaśniej. I żeby nie było, przepraszam, tutaj na tej 360 też włożyłem podkładkę i zobacz, będę nią teraz obracał. Widzisz? Też trzeba złapać dobrze, żeby nie było cienia. Trzeba go tak wyeliminować. O, już jest. Muszę tak zrobić, żeby go było jak najmniej. I chwilę się nim pobawię i zobaczę, w którym momencie jest najlepiej. I wtedy właśnie sobie dokładnie. O, tu jest moim zdaniem najgorzej. Tak jest chyba najlepiej. Ale tak czy tak, jakość światła tu rzeczywiście jest idealnie. U góry wiadomo, to tu mnie interesuje. Tu. Zobacz teraz na Philipsie. Zobacz. Trójkąt. Cienie. W ogóle ta barwa jest, no jest słabsza. Zdecydowanie jest słabsze światło. Zresztą to widać. Tamten, no jest bielszy. I teraz tak jak przy Philipsie, czy podłączysz plus do minusa, minus do plusa, tak jak jest oznaczenie na kabelkach, nie ma różnicy. Tutaj już tak. Tu pilnujemy plusa i pilnujemy minusa. Teraz pokażę Ci jakość świecenia. Zobacz tu połysk, a zobacz jakie tu jest uderzenie. No jest dużo mocniejsza, więc grubo przepłaciłem. Dziękuję Ci kolego bardzo za namiary na tego LEDa. Naprawdę fantastyczny. I tu widzę, że nie dość, że wyżej, szerzej. Nie wiem jeszcze jak tutaj granica będzie światłocienia, ale będzie dobrze. Przy soczewce widzę, że jest elegancko. Teraz się tylko pobawię, słuchaj, z ustawieniem konkretnym i latać. Słuchaj, jeszcze jedno podejście. Zrobiłem tak, że nie włożyłem podkładki i rzeczywiście środek tu jest lepsze uderzenie. Jest jaśniej zdecydowanie, ale delikatne cienie są oczywiście. To nie jest tak, że jest idealnie. Są i to widać, że one są. I teraz kurczę, nie wiem, jak było lepiej. Ale wydaje mi się, że chyba jak jest bliżej, bez podkładki, jest chyba lepiej. Widzisz to? Widać tutaj, nie? No niestety, tak? No ideału nigdy nie będzie. No jak nie wskoczy bilet, wiadomo. O! O, teraz chyba jest najlepiej. O tak. W tej pozycji moim zdaniem jest najfajniej. Najjaśniej. Ten środek rzeczywiście jest jaśniuteńki. No co mogę powiedzieć, słuchaj, no sprawa jest jasna, sprawa jest prosta, no. Fakt, że tutaj troszeczkę więcej wystaje, można powiedzieć, że teraz za ślepką jest tak na styk. Jeszcze jak dodałem podkładkę, to rzeczywiście tam luzu miałem z pół centymetra, więc niewiele. Bez zaślepki automatycznie zrobiło się go więcej. No porównanie jest proste, no tutaj, znaczy porównanie, jakość świecenia, no ta zdecydowanie wygrywa. 175 zł, kurczę, i 500. Teraz na chwilę obecną, jak patrzyłem, 513 zł.
No co zrobić? No życie. Kurczę, że ja wcześniej na forum nie zapytałem o to. No ale tak to jest. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Teraz tak, oczywiście, nie ma co porównywać tego do bileta, bo to jest w ogóle do bileta, koło bileta to nawet nie stało, ale jakby to nie było depo, a jakaś oryginalna soczewa, wiem, i raczej jestem przekonany, że jest miazga. Zdecydowanie, jakbym miał kupić, to wybrałbym te soczewy. Nie wiem jak z trwałością. Tutaj właśnie tak, Philips, jakość wykonania, wiesz co, lżejsza jest na pewno. Ta jest cięższa, tutaj ma to z tyłu metalowe. Kurczę, no ten plastik przyjemniejszy jest tutaj, ale tak poza tym powiem szczerze, że to nie odbiega w ogóle od Philipsa, więc standardowo jak ktoś napisał, że srogo przepłaciłem, miał rację. Za grubo, za dużo przepłaciłem. Pewnie, jeżeli chodzi o trwałość, moim zdaniem prawdopodobnie, no Philips tutaj, jeżeli o to chodzi, mam światła do jazdy dziennej Volvo, nie wiem, z 10 lat, nic się z nimi nie dzieje. Naprawdę, nic się z nimi nie dzieje. I tutaj czuję, że będzie podobnie. Ale tak czy tak, nawet niech ta podziała 3 lata, 2. Kurczę, to masz prawie 3 sztuki, kurczę, tych LEDów zestaw niż ten Philipa. No nic. Ten zestaw skoczy, kurczę, bo mam jeszcze jedne lampy H7. Spróbuję coś pogrzebać sobie przy lampach, które nie mają soczewki. No dobra, jeszcze raz dziękuję za polecenie tych retrofitów. Naprawdę rewelacja. Widać czyste, białe światło. Ewidentnie na środku jest go mnóstwo. Nie ma. Place ciemne są, ale nie tak potężne jak przy tym Gamoniu. Są tam te place ciemne, to widać, ale tak czy tak zdecydowanie więcej światła daje ten LED. No dobra, słuchaj, myślę, że dzisiaj wieczorem może i podjadę, albo jutro i postaram się zrobić zdjęcie, bo mam zrobione zdjęcie, jak świecił Philips na drodze, gdzie nie ma w ogóle oświetlenia, jest ciemno, jak w bunkrze i zrobię zdjęcie teraz z tymi LEDami i ja już wiem, że będzie lepiej. Dzięki. Hej. Więc tak, obok mnie widziałeś zdjęcie, stanął koleś Mercedesem. Widziałeś to? Ja jestem w szoku. Na depo jakie pierdzielnięcie. Nie, no jest naprawdę grubo. Te place, które są czarne, one znikły. One są takie minimalne cienie, których tak naprawdę ja nie widzę, nie zauważam. Co zauważyłem? Linia odcięcia jest troszeczkę zamazana, tak są mocne, ale to dobrze, bo przy Philipsach w ogóle nie miałem oświetlenia na znaki, a tutaj delikatnie je oświetla. Idealnie jest. Tak naprawdę Philips przy tych to jest taki tani Chińczyk. Naprawdę. Te świecą fenomenalnie. Aż się zastanawiam, czy ja chcę w ogóle bileda. Raczej będę chciał, ale tu jest po prostu zajebiście. Przepraszam, będzie tak. Będzie szumiało i będzie mnie niewyraźnie pewnie słychać. Ale przedtem jak nagrywałem, też starałem się sprawdzić, jak widać soczewki. I tutaj ewidentnie w końcu soczewki mają taką samą poświatę jak światła do jazdy dziennej, które są delikatnie przyciemnione. Przedtem przy LEDach od Philipsa tak naprawdę soczewki jak świeczki. Wyraźniejsze były te diody do jazdy dziennej niż soczewy. Tutaj się wszystko wyrównało. No jestem naprawdę pod wrażeniem. I teraz tak, staram się złapać wysokość kierownika, nawet teraz niżej, dosłownie jakieś 70 cm nad glebą. Zero oślepiania i łapię i dopiero tutaj, ale to mam jakieś pół metra nad ziemią. I wyżej, no nie ma szansy, żeby oświetlały, nie ma opcji. Teraz przejdę i włączę, słuchaj, światła do jazdy drogowej. Niestety aparat tego nie odda, bo on no nie nagra tak, jakbym chciał, żeby nagrał. Będzie ciemno, widzisz, no niestety ta poświata jest ciemna, to jest max. Nie wziąłem GoPro. GoPro nagrałoby to trochę lepiej. Momencik. No jest zdecydowanie lepiej. No światło jest na pewno zimniejsze, co jak będzie mokro, będzie niestety gorzej. O, teraz to, ale, no, powiem Ci, że przedtem na drogowych śmiało mogłem patrzeć na auto. Tutaj się nie da, no, jebnięcie jest niesamowite. Słuchaj, i to są soczewki depo.
lampy, zamienniki. To ja już sobie wyobrażam, co się dzieje przy lampach oryginalnych. Musi być miazga. Muszę się trochę ogrzać, kurczę, bo zmarzłem, wieje. Półtora na plusie, a ja tylko w bluzie. Taki ze mnie zawodnik. No widzisz, no, aparat nie oddaje tego, ale powiem ci tak, jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Masakra. Ja nie sądziłem, że te LEDy tak zmiażdżą Philipsa. Zmiażdżyły go. Są tutaj takie delikatne poświaty ciemnego, ale to one są naprawdę taki minimalny cień. Na Philipsach to było straszne widoczne. Tutaj naprawdę to się rozjeżdża. I tak, kurczę, no jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie sądziłem, że to może mieć takie uderzenie. Kurde, rewelacja. A najlepsze jest to, że jest takie to światło białe. Naprawdę białe. Fakt, że linia odcięcia niestety nie jest tak czysta jak przy Philipsach. I ja tych LEDów nie widzę w klasycznych H7-kach, w odbłyśnikach. Nie ma opcji. Tam będzie walić po oczach niesamowicie. Tylko i wyłącznie soczewa. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia...